Siemanko, siemanko. Na początku, moi drodzy widzowie, chciałem pozdrowić bardzo gorąco i serdecznie Marcina Barszcza z Krakowa oraz jego narzeczoną, wszystkich przyjaciół i znajomych kolegów wędkarzy. Trzymaj się, Marcin, gorąco. Mam nadzieję, że zaprosisz mnie wkrótce na ślub. Nie no, żartuję, ale jakby coś, to możemy się zgadać na jakieś wędkowanie, bo zaproszenie dostałem. Chętnie się do Marcina wybiorę w wakacje na jakieś 3 dni pospinningować na Wiśle. Teraz jesteśmy na Maczkach, co sobie z Maczki, tu wędkarstwo wiśni. Idziemy na Białą Przemszę, odcinek górski, woda nizinna, kraina pstrąga i lipienia. Tam płynie. Często zarybiany jest ten odcinek. Nie będziemy łapać pstrągów, bo jeszcze są na tarle. Jeszcze tydzień czasu i zaczynamy łapać. Wczoraj byliśmy, jeden odcinek już jest nakręcony, byliśmy poszukać bliżej mojego domu na osiedlu Juliusz, bo jesteśmy teraz na Maczkach obok osiedle. Byliśmy poszukać fajnych, ciekawych miejsc pstrągowych, znaleźliśmy parę zwalonych drzew, parę tamek, parę burt fajnych podmytych z korzeniami, gdzie pstrągi się skryją i będą czekały na pożywienie. Co jeszcze miałem wam mówić? Dzisiaj chciałem pokazać, porzucać troszkę zakrętnikiem, tak, zobaczyć zakrętnikiem. Chciałem spróbować, ale chciałem, bo wczoraj protestowałem mało przynęt. Chciałem, bo mam nowego kija Shimano Zodias o casting weight od 0,5 do 5 gramów wyrzutu, 2,18 cm. Tak. I chciałem sobie potestować przynęty, jak pracują. Będziemy dzisiaj łapać na gumkę, na ceburasce 2-gramowej, gumka 50-50 mm. Jest to guma od firmy, czekajcie, nie Fish Up, tylko nie Fish Up, tylko Libra Rules, dżownica 50-50 mm. Mamy Przemszę, oto ten słynny most przemszowski, kraina pstrąga i lipienia. O, widzę, że się woda troszkę podniosła. Nasza nizinna rzeka i most. To jeszcze raz pozdrowienia dla Marcina z Krakowa Barszcza. Marcin Barszcz, za tobą zawsze postanę murem. Pozdrowienia serdecznie dla ciebie i twojej przyszłej żony, przyjaciół i kolegów wędkarzy. I co? Przechodzimy do timelapsa. Zachodzimy na miejsca. Dzisiaj będziemy podchodzić pstrągi i klenie od ogona, czyli od tyłu, bo na gumce można je podchodzić od tyłu, bo z obrotówką by się tak nie dało, że podejdziemy od tyłu na obrotówce, bo obrotówka musi iść pod nurt, a nie z nurtem. Z wobblerem też by się nie dało go pociągnąć, bo musi iść pod nurt, a nie z nurtem. Ale główka dźwigowa, obstukiwanie, ciach, 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 skoczki, 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 skacz, 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 to właśnie można podejść fajnie rybę od tyłu, po cichutku, także ją zaskoczymy. Zobaczymy za klenikiem i potestujemy pstrągowe przynęty, jak pracują. Omówię parę przynęt, na końcu filmiku pokażę wam przynęty pstrągowe, przynęty okoniowe i przynęty na zdręgę. Może kogoś zainteresują, przydadzą się, to by było na tyle. No i ryby będą czy nie będą, zawsze trzeba chodzić z wędą albo mordą. Drodzy mili, jak tu byłem w wakacje za pstrągiem, to połapałem trochę, ale tych pstrągów, tej wody nie było tyle i nie było takiego mocnego nurtu jak teraz. Muszę uważać, żeby się nie wywalić, bo są tu wodorosty. Śniegi, w nocy padał deszcz, śniegi stopniały, spadły wody do wody i się podniósł dwa razy bardziej się podniósł poziom wody. Nie wiem, czy uda się zaprezentować przynęty w wodzie, jak pracują, bo jest trochę mętna. Wczoraj była czyściusieńka, ale nie padało wczoraj. Zobaczymy.
Za silny nurt. Łapiemy na takiego robaczka. Taki robaczek. Na ceburasce dwugramowej. Na haku offsetowym. Ale tu jest mocny nurt. Tam by było fajnie na warkoczu, ale nie wiem, czy tam dojdziemy. Listek, a tak w blanku było czuć. Poziom wody się powiększył. Idziemy tutaj w tą rynnę. Rzucamy, naprężamy żyłkę i powolutku zwijamy przynętą. Ona będzie falowała w nurcie. Jest za mocny nurt, żeby obstukiwać. Powolutku, powolutku zwijamy.
Dobra, zmieniamy przynętę. Robaczka na obrotóweczkę. Na mepsa obrotóweczkę zmieniamy przynętę. Ale jakiego by tu mepsa założyć? Mepsu mamy troszkę. Jest pochmurno, to może stonizujemy pod i jest brudna woda. Nie, czarne nie zakładamy. Tu rzucimy sobie robaczka. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4. Tyle mamy mepsików. Tyle mepsów. Założymy miedzianą jedyneczkę. Taką miedzianą jedyneczkę. O. Najwięcej pstrągów właśnie się nałapałem na obrotówki. Niby nie wolno około tam łapać do 15 metrów, ale na drugi dzień jestem jakieś 30 metrów od tamy. Jeszcze deszcz zaczyna padać. Zaczepik, liścek. Shimano, Zodiac, po polsku Zodiac, rewelacyjnie czuły kij o szybkiej pracy szczytowej,
casting weight od 0,5 grama do 5 gram. Ładny splot i pokażemy Wam ładny, delikatny kij sztrągowy i okoniowy. Tu jest tamka, fajna rynna tu idzie, fajne warkocze, tylko za szybki nurt jest, bo deszcz padał w nocy, rozpuścił się śnieg i podniósł się poziom wody. Tutaj pstrągi występują na tym zakolu całym, tak, na tym całym zakolu. Tutaj są pstrągi, tu, za tą tamką. Tam jest tama, tam na brzegu. Nie możemy łapać, od tamy co widać śnieg, bo jest przy tamie, 15 metrów od tamy. Tutaj, za tym nasypem śniegu idzie drugi kanał, zaczyna się, tutaj się kończy, wychodzi, idzie tam do tamy. Zobacz, warszczu, jaka kraina pstrąga i lipienia. Tu idzie, tu, tam ma łuk, tam po wewnętrznej stronie, po lewej burcie jest wypukiwany brzeg i jest pełno korzeni, gdzie pstrąg lubi się strzelić w tych korzeniach, czekając na pożywienie. Tu mamy trzy warkocze, jeden warkocz, drugi, trzeci. Tu idzie nam następny warkocz, następne, to jest pogłębienie, następna rynna się robi. Tutaj też pstrągi lubią występować. Podmywa wewnętrzną burtę i się łączy z tym warkoczem. Wszystkie wchodzą do trzeciego warkocza i robią jeden wielki warkocz. Obrzuciliśmy tu obytóweczką, gumą. Myślałem, że jakiś tleń na gumę złapie, ale nic, założymy zaraz złopki tleniowe i testujemy przynęty. Tak, kraina pstrąga i lipienia. Biała Przemsza. Woda górska. Woda górska. Tu my już ten nurt obrzucali, ale jest zbyt mocny, pstrąg nie ustoi w takim mocnym nurcie. Tak mi się zdaje. Chyba, że duży osobnik. Czekamy na 1 stycznia i odpalamy wrotki na całego. Brzegiem Amazonki. Idziemy tutaj na te trzy rynny. Zakładamy gumeczkę i łapiemy. Tu jest jedna rynna, tu na lewo jest druga, a trzecia wychodzi tam na końcu i czwarta jest koło burty. Wchodzą tam wchodzą w rynnę, lecą łukiem i tam wychodzą. I wszystkie płyną do tamy. Kraina pstrąga i lipienia. To wszystko na i więcej na YouTube kanale Wędkarstwo Wiśli, na Facebooku Michał Wiśniewski i na Instagramie Michał Wiśniewski. Dobra, przechodzimy do...
No, woda się podniosła i za szybki nurt jest. Trzeba znaleźć jakieś wolniejsze odcinki. Dzisiaj chyba licznika nam się nie da przestawić. Licznik zostanie w miejscu. Założymy robaczka. Ale tym razem założymy robaczka pomarańczowego. Takie mamy oto robaczki. Takie robaczki. Takie robaczki na pstrągi. Założymy takiego na 1-gramowej ceburasce. Wrzucimy tutaj w tą rynnę i obstukujemy. Jest to 1-gramowa ceburaszka i obstukujemy pod nie. Najczęściej bierze z opadu. Trzeba uważać na ten nurt, żeby nie rąbnąć orła. Ale idziemy tutaj w tą rynnę. Bardzo fajne, ciekawe miejsce. Jeszcze 100 razy pozdrawiam Marcina Barszcza z Krakowa, mojego przyjaciela. Obrzucimy ten warkocz. Jeszcze jeden rzut. Tam pod drzewem jest fajnie, pod tymi gałązkami, ale trudno dostępne miejsce. Taki robaczek.
No wody tu jest 30, no do 40 centymetrów. Pójdziemy tutaj pod to drzewko. O, tu jest głębsza woda, rzucimy tu pod drzewko. Czebureszka jednogramowa, to powoli to opada w nurcie. Imituje naturalny pokarm wpadający do wody. Może uda się dalej coś rzucić. O, piękny, idealny rzut. Czekamy, podbijamy. Czekamy, podbijamy. I tak cały czas. Czekamy, podbijamy. O, silny nurt. Silny nurt. Czekamy, jak ściągnie. Przynęte i delikatne potrząsania kijem. Ja mam bardzo czułego kija, praca jest szybka, delikatny ruch, podbija przynęte. Czekamy, jak przynęte ściągnie nurt do warkocza. O, tak by było stuknięcie, ale może opatniczek. Takie szarpnięcie było. Bardzo czuły kij. Takie pyk. Rzucimy jeszcze raz w to samo miejsce. Jakiś listek nam się przytrafił. O, tu jest prawa burta. Widać, że się robi warkocz, wypukana. Fajne miejsce. Warto rzucić. Dobrze, że mamy hak offsetowy, bo tak to byłby zaczep. Milimetr od krzaczka.
delikatne, takie 5-centymetrowe sztąknięcia kijem. O! Myślałem, że branie, albo zaczep, albo branie. Jeszcze raz to sprawdzimy. Ale już adrenalinka była. Idealnie pod lewą burtę. Woda jak na grudzień jest cieplutka. Nie ma takiej zimy. Można brodzić. Nie wiem, czy nie zmienię na 2-gramową główkę przy takim nurcie, bo ta 1-gramowa zbyt wolno opada. Puścimy teraz po prawej stronie burty, wychodzą jak kończące się, żeby poszła po warkoczu. Delikatnie podstukujemy kijem. Ale ta urażka 1-gramowa jest daleciutka na ten nurt. Ostatni rzut, idziemy w inne miejsce. Dobra, tą krainę mamy już obstukaną, idziemy dalej. Później po zakończeniu filmiku sobie przynęty stestuję, bo mam tylko jedną baterię do GoPro, bo jednak kiedyś podczas wymiany wpadła mi do wody i poszła się je, pim, za przeproszeniem. I muszę kupić drugą, ale nie ma jej. Jest tylko na eBay do GoPro Max. I
Jest niedostępna na razie. Dobra, timelapse. A je, trzymaj się Barszczu. Wkrótce się spotkamy. U ciebie. Tu jest druga miejscóweczka Pstrągowa i Kleniowa. Łapiemy dalej na dżownicę 55 mm, na ceburaszce dwójce, ponieważ ten nurt jest za szybki i jednogramowa ceburaszka nie daje rady opaść. Tam nawet nie ma co iść, bo widać, że jest silny nurt. Nie musimy zwijać pod nurt, możemy z nurtem zwijać. Rzucimy tutaj 2-3 razy i idziemy tam za most. Zademonstrujemy przynęty. Ło, podbierak się odpiął. Mamusia podbierak przyczepiła w domu. Teraz nie wiem jak ja sobie go podczepię. O, mam cię. Wczoraj u mnie na Przemszy było lepiej. Tu na maczkę za silny nurt. Ale kij z odjazd się sprawuje znakomicie. Dobra, idziemy wam, zaprezentujemy przynęty. Bo nie ma sensu łapać, bo ani Klenia, ani Pstrąga nie złapiemy. Będzie bez rybie na filmiku. Co tu nam się stało? Wow, wow! Ale głęboko. Ło! Nie dajemy rady.
Zająłem się przylętą i prawie mnie zatopiło mi prawie wodery. Nie sądziłem, że aż tak głęboko tu jest. No i fajki, ale na szczęście mam e-papierosa. Znowu ten podbierak. Ale zatańczyłem tańczący z wilkami. Już miałem serce w gardle i czułem zimną kąpiel. What the fuck. Ale urwał. Ale to było dobre. Mili widzowie, jakby tak zaliczył Zonka, to byście mieli śmiechu warte na kamerze. Dobra, trochę my się zrelaksowali tymi kilkunastoma rzutami. Odświeżyliśmy stare, dobre miejscówki. Ale za duży nurt i poziom rzeki. Shimano Zodias. Przeczuły, jak dziewica z błoną. Nieśmigany. I jesteśmy na miejscu Etce. Tu mogę wam zademonstrować w pudełkach i paczkach przynęty, jakie stosuję robaki, jakie stosuję na wiosnę i na lato, ponieważ wiosną i latem wpada na więcej robaków do wody i pstrą się nimi odżywia. Obrotówki stosuję sezonem zimowym, woblerki stosuję jesienią, kiedy pstrąg żywi się już większym narybkiem. To nieco już widzieliście wczoraj, ale chciałem wam pokazać tutaj. Odepniemy podbierak. Ale najpierw to ja sobie muszę robić energetyka. Energetyka. O proszę. Wsiąść sobie, odpalić papieroska. To by było na tyle, w spokoju sobie zapaliliśmy papieroska, slimy, LM-ki, sprzęcior leży, bardzo polecam tą kamizelkę, ale też kupiłem ostatnią Savagera kamizelka SG4, bardzo fajna, bardzo pakowna, z plecakiem. Dwa pojemniki gratis. Podbierak Savagera gumowy. Też bardzo fajny podbierak, nie wbijają się w niego przynęty. Szybko schnie. Nie zabiera śluzu rybie. Tigerek, energetyk. Żeby było więcej energii. I teraz przechodzimy do pokazywania przynęt. Tylko jeszcze dwa buszki. I pokazujemy przynęty. A od 1 stycznia robimy trasę stąd, czyli stamtąd zaczynamy po tego mostu, o stamtąd zaczynamy, będziemy szli cały czas wzdłuż rzeki, aż dojdziemy do żelaznego mostu na Juliuszu. Taką wycieczkę, 15 km za pstrągiem. Zobaczymy, ile pstrągów nałapiemy. Mamy licznik, będziemy liczyć każdą rybę. Od karpia, znaczy suma, po zręgę i białoryb. Będziemy się bawić sumem, karpiem, castingiem, spinningiem letkim, ultralightem i XUL-em i strongiem. Oraz skleniem. Może jak dobrze pójdzie, to
pod koniec wakacji, ale nie sądzę, na, bardziej na 2024 kupimy dobrą muchówkę i zaczniemy się bawić muchy. To było na... A oto moje przynęty Libra Rures. Są to takie przeróżne przynęty. Raczki, larwy. Tu jest miks kolorystyczny. Dżownice. Brakley. Trapper. Fish up. I tu nam zostały okoniowe i na wzdręgę przynęty. Już wam pokazuję. Jest to taka przynęta, dobra na okonie, wzdręgi, pstrągi. Następna przynęta, tak samo dobra na okonie, wzdręgi, pstrągi. Wszystkie mam pod okonie, wzdręgi i pstrągi. Następna, pupa. Następna, biała pupa. Następne są takie. Tana. Raczek. Tu jest Dragonfly ważka. Większa pupa na większe pstrągi, takie 40, dorodne pstrągi. Wiecie, że pstrąg żyje 8 lat? Żeby miał okres ochronny, wymiar ochronny, to potrzeba mu stadium rozwojowe 2-3 lata, żeby miał był większy niż wymiar ochronny. Następne, na te połapaliśmy ładnych wzdręg. To jest australijska guma. Zostało mi kilka sztuk. Mróweczki też my złapali wzdręgi na mróweczki. Tu mamy podokonia Savagera. Tu mamy podokonia i wzdręgę. Tu mamy podokonia Keitha, okoniowe. Upstream okoniówki i też na pstrąga. Te też na upstreama, na pstrąga i okoniówki. Tu mamy perchik okoniówki i na pstrąga. Na pstrąga i na wzdręgę. Na pstrąga i na wzdręgę. Na okonia i na wzdręgę. I tu nam zostało na okoniówki Mansa parę twisterków. A pokażę wam jeszcze, co mam. Tu mam takie robaczki, gulub. Tu mam larwy. Tu mam białe robaki. Białe larwy. Czerwone robaki. Slick worms. Następny slick worm, biały. Żółty raczek. Larwa 35 mm pomarańczowa. Largo Sim 28 mm biały, perłowy. Biała perłowa dżownica. Pomarańczowa perłowa dżownica. Larwa 30 mm zielona. I miks kolorów Slim Up. Miks kolorów. I to by było na tyle, to chciałem wam pokazać. Moje przynęty na pstrąga, wzdręga i okonia. Pijemy jeszcze Willy Tigerka. Na koniec powiem: Barszczu, twoje zdrowie. Jebać hejterów. Antyhejty.pl. Wulgaryzm. To było na tyle. Kończymy. Na razie. Pozdrowienia i do zobaczenia na kanale Wędkarstwo Wiśni. See you.